tym materiale zaprezentuję Ci, w jaki sposób możemy utworzyć kopię zapasową naszego projektu wraz z plikami, których użyliśmy. Nazywam się Bartosz Bartczak, Video Ninja i od kilkunastu lat tworzę treści wideo. Pomagam przedsiębiorczym osobom tworzyć nienaganne treści wideo za pomocą sprawdzonej i rzetelnej wiedzy w skompresowanej formie. Co należy zrobić, to przede wszystkim musimy przejść do Project Managera. Shift plus 1 wywoła nam to okno. Mamy zbiór naszych projektów, nad którymi pracowaliśmy i teraz wybieramy projekt docelowy, z którego chcemy zrobić kopię zapasową. W moim przypadku będzie to ten projekt, więc wybieram prawy przycisk myszy, Export Project Archive. I klikając wybieram sobie folder docelowy, dysk docelowy, gdzie będę chciał to wyeksportować. Niech to będzie Video Ninja i niech to będzie właśnie nazwa projektu. Klikam Save. Jeśli pragniesz poznać program DaVinci Resolve jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, to serdecznie zapraszam Cię do mojego bezpłatnego kursu właśnie dla tego oprogramowania. Przygotowałem specjalną platformę, w której znajdziesz uszeregowane poradniki, po to, abyś mógł krok po kroku przejść przez proces edycji w sposób sprawdzony, za pomocą sprawdzonych schematów, abyś mógł tworzyć jeszcze lepsze filmy. Tak więc jeśli masz ochotę, wskakuj na pokład Video Ninja, zapraszam do bezpłatnego kursu, link do niego znajdziesz w opisie tego materiału. I teraz mamy dodatkowe okno, więc wybraliśmy folder docelowy, gdzie to będzie się znajdować, ale mamy również opcję, czy chcemy zaimplementować, czyli dodać media files, czyli pliki, które użyliśmy do tego projektu, czy będziemy chcieli dodatkowo użyć proxy media, czyli pliki proxy, czy dodatkowo będziemy chcieli użyć właśnie w tej paczce render cache. I ja to je polecam oznaczyć zarówno render cache, jak i proxy media, chyba że naprawdę dużo plików proxy używałeś, to wtedy jest to jak najbardziej do zaznaczenia. Natomiast render cache może zajmować naprawdę dosyć sporą ilość miejsca na dysku i warto po prostu pominąć tą kwestię i ewentualnie ten render cache zrobić sobie. To też pytanie, na jakim etapie jesteś projektu, natomiast najczęściej jest to właśnie taki oto model. Jeżeli zaznaczyliśmy sobie opcje, które nas najbardziej interesują, klikam OK. No oczywiście program zaczyna kopiować te pliki, które zostały użyte w tym projekcie. I w zależności od tego, czy jest to obszerny projekt, czy mniej obszerny, zajmuje to określoną ilość czasu, więc chwilkę się wstrzymamy. Za chwilkę wrócę, aby pokazać Ci, w jaki sposób można później załadować ten projekt do DaVinci Resolve na innej maszynie bądź w innym okresie na naszym komputerze. Ok, program wyeksportował nasz projekt wraz z plikami. Zobaczmy, jak to wygląda. Przechodząc do dysku twardego, rzeczywiście widzę tutaj folder kurs 50.10.2023 i widzimy, że zajmuje on 25,3 GB danych i mamy projekt oraz media files, które właśnie zawierał ten projekt. I teraz oczywiście możemy kliknąć dwukrotnie i projekt otworzy nam się w DaVinci Resolve, ale możemy też wykonać tego z poziomu właśnie tego okna. Prawy przycisk myszy, a następnie wybieramy sobie Restore Project Archive i tutaj oczywiście wybieramy ten folder, który służył nam do eksportu, czyli ten folder i klikam Open. Tak, i teraz mogę nadać nową nazwę, a w tym przypadku niech to będzie właśnie kopia tego kursu. Klikam OK. I mamy import z tego projektu, który jest gotowy do kontynuacji, jeżeli chodzi o edycję. No i widzimy od razu po imporcie, program tworzy sobie pliki cache. W przypadku, gdy mamy zaznaczoną taką opcję w playback, render cache smart. Więc tak jak mówiłem, nie trzeba było koniecznie zaznaczać tych plików cache, bo kilka sekund i mamy to gotowe, a nie musieliśmy przerzucać jakichś tam dodatkowych danych w tej paczce. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że był dla Ciebie pomocny, a jeżeli chcesz więcej tego typu porad, to zapraszam oczywiście do eksploracji mojego kanału na YouTube. Subskrypcja, komentarz, łapa w górę będzie dla mnie jasnym, klarownym sygnałem, że warto tworzyć tego typu materiał. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnym poradniku.